Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter-Strike Global Offensive na moim kanale. Gramy dzisiaj, moi drodzy, skrzydłowego, jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, no i możecie też znać w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona mapa, a ja na takiej mapie kolejnym razem zagram. Dobra, mamy tutaj moi mili gości, mamy rundę pistoletową w Countera, sobie grywamy ostatnio wieczorami, pogrywamy. Więc możliwe, że forma będzie się działa. Już jeden meczek rozegrałem, ale później pojechałem do miasta. Wróciłem i gramy ludzie. Kolejny. Ladder. Jest jeden chodzik, drugi chodzik. No i jak widzicie, wchodzi elegancko. Łapa w miarę rozgrzana. No i przywitaliśmy meczek dwoma headshotami z USPK. Dobra. Gramy drugą rundę, sobie wezmę umpa, żeby się z kasy tutaj nie wypykać. Pasuje coś mieć, jakbyśmy w razie czego przegrali. I lecimy dalej. Raka ranga, dwa kałachy tutaj aktualnie. Te rangi mi lecą, dlatego że nie gram w to za dużo właśnie na tych skrzydłowych. Muszę w końcu te rangi dobić na jakieś takie normalne, bo double kałach to nie jest satysfakcjonująca ranga dla mnie. Ktoś w ogóle kałacha zagrał już? No nieźle. Dobra, to jest chyba inna ekonomia jakaś, że w drugiej rundzie mogli zagrać kałacha, więc teraz bierzemy 5-7. Zraszujemy ich. Force please now. 5-7, Rashik, a później na MRC zagramy. I ich, mam nadzieję, że zmiażdżymy. A jak nie, to wyciągniemy większy kaliber AWP-kę i z AWP-ki sobie poklikamy. Też może z widzami tutaj pogramy troszkę tego Countera. Była fajną opcją. Dobra, jeden sparzony, jest paka. Chyba. Z tej strony mnie zaszedł, słyszałem go, ale nie byłem pewny. Czy on tu jest? Ej, ale ten gość mój szedł od tyłu i go nie zabił tej w plecy. 75 miej, to on go trafił. W ogóle do niego nie strzeliłem. Unlucky, dobra, ale... ale damy radę teraz, bierzemy tutaj fulka, bierzemy meczki i jedziemy. Jest 2-1 dla przeciwników. Pierwsza runda poszła bardzo gładko, bardzo lekko. A teraz w drugiej rundzie nam troszeczkę tutaj goście, czyli te dwie rundy pod rząd teraz nam troszeczkę pouciekali. Oj, ziomek już leży, więc mamy solóweczkę. Jest clear. Gramy na odnogę, to jest troszkę niebezpiecznie. Ogólnie nie umiem grać tego Wingmana jeszcze, nie wiem gdzie się ustawiać. Mamy troszkę inne, poblokowane BS, mamy na blisko. Dobra, siedzi, 14 HP. Thank you. 14 HP i udało się wyklikać, więc 2-2 aktualnie. Teraz goście powinni nie mieć kasy na kałachy. Chociaż nie wiem dokładnie jak tutaj ta ekonomia jeszcze działa. Ale to w sumie spoko, że mamy taki w miarę wyrównany mecz, nie? Sobie troszeczkę możemy tutaj poklikać. Let's go, my friend Sanka. Let's go, przyjacielu. Where are you from? Benjamin, you. Okay. Kolega jest z Niemiec? Bodajże? Więc ja tutaj po niemiecku z nim się nie dogadam. Sprawdzę tą odnogę, czyli... One more. Czekajcie, mu napiszę. Minus 80 jest przyjaciel. Sorry. Biwi? No, 20. Misclick, on jest minus 20. Pomyliło mi się. I gość jest na odnodze. Nie wiem jak jest odnoga po angielsku. Oj, nice. Troszkę mu schodziło, ale udało mu się tą głowę strzelić. Jezu, jak ja dawno nie grałem tutaj z randomem w Counter Strike'a i mój angielski w Counter Strike'u, ludzie. To jest w ogóle dramat. A jak się grało tak cały czas Countera, to wiecie, się szybko infodowało. Na pamięć się regułki znało, nie? Ale trochę przerwy od gry z randomami w Countera, no i mamy tutaj problemy z językowe, nie? Barierę językową, dobra, pyk. Jest clear. No i z pompą, shotgun. One shotgun, nice. Drugi gość. Tam go nie ma. Check ladder. Sprawdź kolego mi drabinkę. A jest tutaj, od nogi. Bodajże Elka. Minus 93, 7 HP gość ma, więc mamy go na piardnięcie. Pyk. Przepierdnięcie nawet, patrzcie. I jest kolejny frag, mamy 6-3. Ja to spoko, staty 4-2 wygrywamy. Wygrywamy tutaj w rundach. Więc elegancko, dobra przyjacielu, lecimy z kolejną gierką. Grałem wcześniej te areny w Counterze, nie? Ale pisaliście mi, że areny są nudne. Dawaj Wingmana, arenki są nudne. Więc gramy tutaj. Też możliwe, że wrócę do Pokémonów z Counter Strike'a. Kojarzycie to? Jakieś grałem. Też to było w miarę fajne. Więc te poki byśmy sobie mogli też pograć. Tam coś się kopci, tam coś się dymi. Z ziomeczek. Dobra.
dupy! Dostał! One low. Dostał za WP, on nie może mieć więcej niż 20 HP. Ej, no co? A nie, 57 po strzale za WP? Half HP. Po strzale za WP jednym strzale z pistoletu? I don't understand. Okej, okay. Half HP. Dobra, ubił go. Ale 57 to ja mu za WP wziąłem 30 HP? Nie wiem, ludzie, co jest grane. Ostatnia runda pierwszej połowy. Dobra, ryzykujemy Famasa. Ja wolę grać tutaj pod Terro, wolę grać pod Terro. I pod Terro przeważnie startuje. A teraz jakoś tak poszło, że jesteśmy ludzie po stronie CT-ków. Tak wylosowało. W ogóle do fryzjera muszę iść, moi drodzy, dziś na dniach ostrzygę, bo meetup się zbliża. Ogólnie, jeżeli chcecie, to wbijajcie na meetupa. Macie link do biletów w opisie. Będę tam z Hogartem, z Shepardem. No możliwe, że z Kamilem, to nas będziecie mogli tam spotkać. Jeden gość leży. Jeszcze jeden wariat. Tu już paczka leży. Więc kanapeczki kolega przyniósł na stołóweczkę. Tutaj lekko podjadę. Plecy nie dostać, nie? No to też trzeba uważać. Wydaje czysto. To jest SG? Kałacha by miał wariat, a nie jakiś szajs. Don't pick, don't pick. Czekamy sobie spokojnie. Pewnie od nogi pójdzie. Dobra, lekko bity. A wezmę tego SG-ka. Zaryzykujmy. Nie wiem, czy Hogaty z tym dobrze gra. Ja to jakoś tymi brońmi to tak średnio. Tu cię mam, tu cię mam. Headshot ziomuś, headshot ziomuś. Dobra, good half. Pierwsza połowa skończona. No i mamy wynik 5-3. No taki w miarę wyrównany meczek. Wyrównany meczek, nawet bardzo wyrównany. Zmiana stron i Potero teraz. Potero nie chciałbym stracić żadnej rundy. Może dalej pistoletówka dobra pójdzie. Zagramy później kałasznikowa. No i sobie będziemy ich klikać, nie? Wolę ogólnie Glocka bardziej niż, niż USPK. Chociaż też zależy, jaka jest sytuacja, nie? Glock jest fajny, bo ma te 20 ammo, nie? Że sobie możemy pozwolić na nietrafienie parę razy. A z USPK 12 ammo to się szybko z tego możemy wypryć. Dobra. Standard będą grać, już widzę, że chłop tam stoi na tym. To jest SK bodajże. To Glocka załaduje. Bądźmy tutaj bezpieczni. Liczę, że mnie z od nogi gość nie zdejmie i temu szybkiego heada rozdam. Dobra, nie udało się. Pop schowany. Ty sobie zaplantuje, zawsze to będzie kasa, jak nawet kopimy. O! Tu! Two players here. Dobra. A sobie baituje gościa. Mój ziomek go powinien wyczyścić. Jednak nawet nie musieliśmy czekać na ziomka, bo ładny headik z Glocka siadł. I gramy też kałachy. Goście grali kałachy, my też zagramy teraz kałachy. Ja przynajmniej zagram. Jak mój teammate Kevika mam, bez kasku, trochę lipa. Ale nie mogę im oddać rundy teraz. Teraz ciśniemy do końca. Że im nie oddać żadnej rundy, spróbujemy to szybko zakończyć. 6-3 jest dla nas. Pięknie, pięknie ludzie. Idzie tutaj, nie? Trzeba bić globala i tutaj, i też na matchmakingach. Oj, gość gra krowę teraz. Dwa szybkie headshoty. No i mamy dwóch ziomeczków załatwionych. Piękne dwa heady szybkie poleciały. No 3-7. 3-7 dla nas. 7-3 w sumie. Nam się powinno czytać wynik od strony wygrywającego chyba. Dobra, panie Sanka. Kończymy to. 7-3. Nice aim. Thank you, bro. Chyba mu nie chodziło, czyli ty tylko mnie pochwalił, że ładnie celuje. Mam taką nadzieję. Jeden leży. Drugi będzie starym BS-owym. Na jedyneczce był. Też nieźle. Więc gość wyklikany, 13-4. Ale wyciągnięty meczek pięknie. No i mamy ludzie, match point. Mamy match pointik i zobaczymy, jak teraz pójdzie. Nagramy sobie chyba jeszcze jedną mapę, bo szybko bardzo poszło tutaj. Więc jakąś mapkę jeszcze jedną byśmy mogli sobie kliknąć, nie? Chyba, że będzie jakiś comeback od przeciwników. Też jest taka możliwość. Widzicie, wolę Terro. Mówię, że w Terro nie oddam rundy. Wow! Mr. Gino, my friend. Pięknie będzie klikany. Plant. Jezu. Ktoś będzie uciekał na odnogę. GG! No i ludzie, pierwszy mecz za nami. Wygrany wynik tutaj 9-3, więc jest elegancko, widzimy się zaraz na kolejnej mapie. No i jesteśmy w kolejnym meczu, siema.
Jesteśmy w kolejnym meczu, gramy ludzie na mapie Shortdust. Mam w drużynie Pajtera, jest to Polak, więc możliwe, że z nim mi się fajnie będzie grało i to będzie kolejny mecz, który szybko zakończymy piękną wygraną, więc spokojnie teraz. Ale mnie zaskoczy chciał od boku. Zero ma gość. 40 mniej. Pięknie. No i jak widzicie, Pajter tutaj elegancko gra. No i mamy aktualnie, no, 1-0. Ale skończyłem tutaj taką troszkę, powiem wam szczerze, wtopką, nie? 0-0-1. Z Glocka nic nie wchodziło, próbowałem gościa przeciągnąć, ale gdzieś to wszystko leciało obok. Więc jest tragedia. I w tym momencie czekam na komentarze: nie umiesz tu w ogóle grać, naucz się grać, jak ty mogłeś mieć globala? No ludzie, jakoś to wyszło, no jakoś to wyszło. Jakoś miałem. A teraz forma tutaj już jest coraz słabsza. Plantujemy pakę. Smołka dojechał, defuje gość. Starość nie radość. Oj, zero ma gość, całkowicie zero. Nice Pajter, nice. Jezu, kolega, jak mnie kierujesz. 4-0 Pajter. Więc elegancko tam ciśnie, wariat. A sobie kupię tego kałacha, bo... A, okej. Nie, spoko, spoko. Można klikać, to i tak jest easy win, jak coś czują. Mamy 2-0 aktualnie. Wszystko w do ziomeczka. Śpi. Nice. No i powoli zaczynam, ludzie, wracać do gierki, no. 1-0, 2-5-0, kolega w ogóle nieraz nie padł. Zaprawdę ciśnie. Dobra, pyk. Łapka na peczki, bo mi kanapeczki ciążą, jakoś może wiecie. Za słaby jestem i nie mogę ich unieść, nie? O, dobra, lecimy, lecimy do góry. Ała. Zeskanował. Mamy to, mamy to. Dobra, teraz runda była dla mnie. Teraz runda była dla mnie. Kolega tyle rund solo ugrał, to musiałem też coś w tym meczu zrobić, nie? Oni będą grać na tego smoke i na to skanowanie, więc trzeba ich dojeżdżać. Nie opłaca plantować aktualnie, bo widzisz, co się dzieje. Pyk, pyk. A, rzućmy mu tam najda. Niech gość cię nauczy łapania szyszek. Tu będzie jeden na blisko pewnie. Brawo. Jeden śpi. Drugiego nie widzę. Granaty wchodzą. Za boksem siedzi. Ubił mnie, ubił mnie. A spodziewałem się go tam, dziwnie jakoś popatrzyłem tam. Spodziewałem się go i... O, wyklikał. Dobra, bierzemy tutaj, ludzie, kolejnego kałaszka i jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem, bo na razie, no jak widzicie, średnio to wychodzi. Poprzedni mecz klikaliśmy jak głupi, a teraz... No teraz, tak średnia trochę, no. Weźmy to pakę tutaj. Gościu, gościu. Jest to łapupą. Dobra, wyczyszczeni. Ej, gdzieś mnie dziwnie przylagowało, widzieliście to? Nie wiem, czy to było widać. Ej, zlagował coś serwerek chyba, nie? No. No to kolega też ma jakiegoś lagia małego. Właśnie tak dziwnie nas przycięło. Pink podskoczył, ale dobra. Patrzą, że jesteśmy odpaleni już, bo 5-1 wynik. To jest taki wynik w miarę soczysty dla nas, nie? Ale prawilny, gość za WP tutaj stał, kampił, no to na co on czekał, że... Będziemy czekać? Jeden śpi. Za boksem jest gość chyba. Więc tutaj mamy kolesia. Poskanowaliśmy, nie wyszło, on będzie tutaj teraz. Dobra, odzywa spa. Leży gość. Ej, ale jakie lagi są. Dostał gość skanor, normalnie są lagi tutaj, teleportuje się wszystko. Ping poskoczył. I coś z serwerem jest nie tak. Ostatnia runda pierwszej połowy, więc ludzie, jak dobrze pójdzie, to dwie rundki. Ej, ten mecz zakończymy. Tak, na Twitchu. I wjeżdżamy w nich. To głównie w PUBG'a gram. Kolega przyczaił, że coś na YouTube'ku nagrywam i sobie teraz zadaję tej pytania, więc mu odpowiemy. Też ludzie, jak ktoś chce, to niech wbija na live na Twitch'a. Nazwa identyczna jak na YouTubie. O Jezu, scoutem ją rozdał. Dobra, to teraz ich spłacę te szybkie trzy rundki i kończymy.
Szybkie 3 rundy, no te pistolety trzeba ugrać, 2 hedy strzelić, jak mieliśmy to w poprzednim meczu. I to skończyć, więc lecimy. Pyk, kewik, ładujemy. I dusimy tutaj, dusimy wynik. Będzie 7-3 czy nie będzie? 7-2. Nie będzie, no mam nadzieję, że uda coś się wygrać, nie? Tu goście jakoś teraz nie przycisną, nie wiadomo jak. Standardzie grają, w środek i wychodzą tym standardem, blisko. Nie, zwyczaił mnie gdzieś. Ale rozdał mi ładnego heada. Ładnie. Gdybym go zmontował, to by coś z tego mogło być. A tak. Dałeś go. Brawo. Elegancka. No i widzicie, teammate mi się trafił, który gra lepiej ode mnie. I to bardzo dobrze gra, więc Piter tutaj ciśnie elegancko. 7-3. Powiem tak, sam mógłbym sobie nie poradzić tutaj, ale że mam dobrego teammate'a, no to jest GG. Patrzcie, jak nas reportują, gracze. Oj, no koledzy, nic ci to, wiesz, nie przeszkodzi. Czasami reportują co mecz i nic się nie dzieje. Dobra, jeszcze dwie rundki. Albo odpalony. Nie no, co ty. Standard dalej biegnie jeden. Jeden ma mało. Dwóch jest. Dwóch ma mało. Jeden padł, drugi ma mało. Dobra, mamy to. Co oni grali, jakiś szajs. No i mamy teraz punkt meczowy. Punkt meczowy na zakończenie. Czy wyjdę tutaj na plus? No, z wynikiem nie wyjdę, ale z fragami jest taka szansa. Jest taka szansa, że z fragami jeszcze odskoczymy. O, cześć, co taktycy? Decoya rzucili. Jest gość. Śpi jeden. Chyba pójdzie od standardu, gość. Paczkę. Tak był. No i GG, dzięki za gierkę. Dzięki za oglądanie, moi drodzy, też. No i trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.